Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium, które jest zorganizowane w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy. Program ten realizowany jest z Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z ING Bankiem Śląskim i Fundacją ING Dzieciom. Zaangażowanie społeczne firm to temat naszego spotkania, którego prowadzącą jest dzisiaj pani Agata Tomaszewska. Już za chwilę więcej na pewno opowie o sobie i będzie miała czas na przedstawienie się, ale zanim to nastąpi, wspomnę o kilku kwestiach technicznych. Po prawej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czatu. Możecie tam zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to dajcie znać. Ja będę starała się już w tle pomóc Wam rozwiązać te problemy w czacie ogólnym albo już w indywidualnych rozmowach. O, i widzę pierwsze zgłoszenie, czyli że jest straszny pogłos. Będę wdzięczna za informację, czy tylko to się dzieje u pani Anny, czy u innych też jest taki problem, to będziemy mogli na bieżąco to zweryfikować i naprawić. Będę też wdzięczna za przywitanie się z nami na czacie, żebyśmy widzieli, że jesteście, słyszycie, widzicie. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze, to ja nie będę zabierała więcej czasu. Tobie, Agato, przekazuję głos, a sama będę sprawdzała w czasie, czy nadal jest ten pogłos i mam nadzieję to szybko naprawić. Bardzo dziękuję. Witam Was serdecznie na webinarium o zaangażowaniu społecznym firm. Tak jak zostałam przedstawiona, nazywam się Agata Tomaszewska i od 4 lat mam przyjemność prowadzić Fundację ING Dzieciom. Fundację, która jest partnerem programu Młodzi Przedsiębiorczy i w którym my dzielimy się z Wami wiedzą na temat zaangażowania społecznego firm, ale też na temat tego, jak w sposób fajny, nowoczesny i efektywny wprowadzać swoje pomysły na biznes. Zanim przejdziemy do meritum naszego spotkania, bo widzę, że już mamy 14 uczestników, chciałabym Was poprosić o to, żebyście spróbowali zaznaczyć się na mapie, żebyśmy wiedzieli, kto jest skąd. Do tego służy taki długopisik, którym możecie zaznaczyć kropeczkę na mapie. Ponieważ Fundacja ING Dzieciom mieści się w Wiśle, to ja już zaznaczam Wisłę. Mam nadzieję, że dobrze mi tutaj to wyszło. Widzę Warszawa, tutaj widzę gdzieś podkarpackie miejscowości, jest i Centrum Polski, jest i Lubuskie, o, dużo, dużo z okolic Łodzi. Świetnie. Bardzo się cieszę i witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że w tak zróżnicowanym gronie się spotykamy. I ja jeszcze zanim zaczniemy, od razu Was uprzedzę, że niestety mam trochę chore gardło, co słychać, więc oczywiście postaram się wytrwać przez ten czas, który mamy zarezerwowany na nasze webinarium, ale jeżeli bym na przykład dostała ataku kaszlu, to się nie zdziwcie, to się jakoś szybko w miarę, mam nadzieję, przejdzie i będę się tu ratowała wodą i innymi tabletkami. Słuchajcie, to w takim razie chciałabym zacząć od tematu odpowiedzialności, ponieważ często słyszycie pewnie o czymś takim jak odpowiedzialność społeczna firm, CSR i stwierdziłam, że może zaczniemy jakby nawet w oderwaniu w ogóle od biznesu i od firm i od Waszych pomysłów na przedsiębiorstwa, zastanowić się nad znaczeniem słowa odpowiedzialność. Jeżeli możecie, to bardzo Was proszę, abyście w czacie wpisywali, z czym Wam się kojarzy słowo odpowiedzialny, odpowiedzialni, co idzie za tym terminem, co to jest ta odpowiedzialność według Was. Jeżeli macie jakiś pomysł, to wpisujcie w czacie rodzicielstwo. Tak, czyli odpowiedzialne rodzicielstwo, opieka. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Czyli w relacji bardziej, że się kimś opiekujemy, odpowiadamy za kogoś, tak? Wykonywanie obowiązków w sposób odpowiedzialny, tak? Czyli nie po łebkach, tylko rzeczywiście solidnie,
Tu widzę zgaduję, że to może chodzi o dojrzałość, odpowiedzialność. Klaudii się nie udało do końca napisać. Dobrze wykonujemy swoją pracę, tak, czyli nie tylko, żeby było zrobione jakoś, ale żeby było zrobione porządnie, w sposób odpowiedzialny. A Klaudia ma słaby internet, ale już chyba się uruchomiło coś. Ponoszący konsekwencje za swoje czyny, tak? Czy nie migający się od tej odpowiedzialności, rzeczywiście ponoszący konsekwencje, odpowiedzialność w pełni świadomie. Brniemy do końca, robimy dobrze. Słuchajcie, świetne, świetne definicje, bardzo zbieżne z tym, co mówi nam słownik języka polskiego, który mówi właśnie o tym, że jesteśmy gotowi do ponoszenia konsekwencji za swoje czyny. I zobowiązujemy się sami do pilnowania czegoś, tak? Do pilnowania naszej pracy, naszych zadań, czy do zadania takiego właśnie prywatnego, rodzicielskiego, zależnie kto o jakim temacie mówi, ale w temacie biznesu dobrze się zastanowić, wobec kogo jesteśmy odpowiedzialni. Nawet jeżeli jesteśmy właścicielami swojej firmy, to na pewno jest dużo osób, wobec których jesteśmy odpowiedzialni. I firma odpowiedzialne jest wobec wielu, to się nazywa fachowo interesariuszy, ale tak naprawdę można powiedzieć grup odbiorców, grup ludzi. Jesteśmy jako firmy odpowiedzialni wobec naszych klientów, tak? Czyli produkt, który dostarczamy, musi być dobry. I to nie znaczy, że on jest dobry tylko w chwili zakupu, ale on ma służyć klientowi. Musimy być odpowiedzialni wobec osób, których zatrudniamy. Czyli dbać o naszych pracowników, nie tylko wypełniać to, co nam mówi kodeks pracy i jakby stosować się tylko do niezbędnego minimum, które wyznacza nam prawo, ale również w sposób odpowiedzialny myśleć na przykład o rozwoju swoich pracowników, o tym, czy oni się czegoś w pracy uczą, czy ta praca im daje satysfakcję, czy ta praca jest na pewno dla nich bezpieczna. Musimy też myśleć odpowiedzialnie w momencie, kiedy wybieramy kontrahentów, bo nie wystarczy dbać o środowisko swojej pracy i myśleć o tym, czy my jesteśmy odpowiedzialni wobec klientów i wobec naszych pracowników, ale też z kim robimy interesy, mówiąc wprost, tak? Czy firma, która nam dostarcza tanie surowce do naszego produktu, na pewno te surowce pozyskała w sposób odpowiedzialny. To na przykład przekłada się na przemysł odzieżowy, jak wiecie, że każdy t-shirt, każda marynarka, którą macie, przechodzi kolejne etapy produkcji. I na przykład bawełna, z której jest wyprodukowany dany t-shirt, może pochodzić z firmy, która dba o swoich pracowników, a może też niestety pochodzić z firmy, która łamie prawa pracowników. Więc odpowiedzialna firma to jest taka firma, która sprawdza również swoich kontrahentów. Tutaj macie rozwinięty skrót, ten sławny skrót CSR, Corporate Social Responsibility, który mówi, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest taka świadomość tego, że wpływamy na społeczeństwo i na środowisko i prowadzimy biznes w sposób etyczny. I to środowisko też jest elementem niezwykle ważnym w społecznej odpowiedzialności biznesu, bo to jest dbałość też o to, jak nasza produkcja czy nasza działalność biznesowa wpływa na środowisko naturalne, czyli na przykład ile zużywamy wody czy innych zasobów naturalnych. I tutaj Wam podam taki przykład z ING Banku Śląskiego, który postawił między innymi na oszczędność wody i mamy taki efekt, że dzięki specjalnym, to się nazywa perlatory, który się montuje w łazienkach, w kranach, przy umywalkach, zużycie wody zmniejszyło się o 60%. Także nie jest to jest przykład takiego działania, które nie jest podyktowane przez przepisy prawa, nie jest wymagane od biznesu, ale jest wdrażane ze względu na poczucie odpowiedzialności wobec środowiska, w jakim biznes działa. Tak więc to się bardzo łączy też z tematem, który mieliście poprzednio, z tematem zrównoważonego rozwoju i myślenia o tym, że każda firma jest częścią większej całości i wpływa na świat wokół siebie i dalej też ma wpływ globalnie na
dalsze kraje i na społeczności właściwie całego świata, zależnie od tego, jak daleko ten biznes sięga. O, widzę, że ktoś słyszał o perlatorach. To jest taki jakby, dzięki temu po prostu mniej wody z kranu płynie, a ręce tak samo dobrze można umyć, mówiąc bardzo wprost. Czy to jest jasne? Czy ktoś ma jakieś pytania na temat społecznej odpowiedzialności biznesu? Pytań nie widzę. Jeżeli by się pytania pojawiały też w trakcie, to ja będę zerkała na czat i na żywo Wam odpowiadała. Przykłady, o których możecie... Kto to kontrahent? Kontrahent to jest druga firma, z którą robimy interesy. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy... produkujemy ubrania, to musimy od kogoś kupić materiał. I już sprzedawca materiału to jest nasz kontrahent. Także to jest taki cały łańcuch powiązań różnych firm, które muszą ze sobą współpracować, żeby prowadzić biznes. Dobrze, o przykładach takich dobrych działań, z którymi możecie się inspirować, można co roku przeczytać w raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Na końcu mojej prezentacji będą linki do wszystkich tych raportów, wszystkich materiałów, które można pobrać z internetu bezpłatnie. I wśród tych przykładów mamy bardzo dużo takich rzeczy, które Wy również możecie w swoich firmach, w młodych przedsiębiorczych zastosować. To jest na przykład odpowiedzialność wobec klientów, czyli jak informujemy klientów o naszych produktach, jak wygląda język umów, które podpisuje klient. Jeżeli widzieliście kiedyś umowy z bankami, czy nie wiem, z dostawcami energii, prądu, to widzicie, że one są dosyć skomplikowane, są długie, bo sam produkt jest bardzo skomplikowany, ale odpowiedzialna firma dokłada starań, żeby język był zrozumiały i nie wymagał, no, że tak powiem, doktoratu z polonistyki, żeby zrozumieć, o czym jest ta umowa. Także odpowiedzialna firma na przykład stara się, żeby język, którym się komunikuje z klientami, był jak najprostszy i żeby nie było ukrytych kruczków w umowach, które mogą wprowadzić klienta w błąd. Więcej ciekawych przykładów, tak jak mówię, w raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce jest tam no, bardzo dużo różnorodnych przykładów, ale myślę, że to jest w miarę jasne. I teraz tak. Wyobraźmy sobie, że już jesteśmy taką firmą odpowiedzialną, czyli dbamy o swoich pracowników, dbamy o to, żeby się nie przepracowywali, żeby mieli jasne zadania, żeby mieli też wyznaczoną ścieżkę rozwoju, żeby ta praca była dla nich ciekawa i rozwijająca. Mamy klientów zadowolonych, w pełni poinformowanych o produkcie, który im sprzedajemy. Dbamy o środowisko, jesteśmy firmą oszczędną, jeśli chodzi o zasoby naturalne. Mamy pewność, że inne firmy, które z nami współpracują, również działają etycznie. Ale pytanie brzmi, czy to wystarczy? I tutaj można na chwilę zapomnieć o tym, że jesteśmy firmą i pomyśleć o firmie jako człowieku, który po prostu działa w danym miejscu, w danym czasie. Jeżeli my jako, nie wiem, uczeń, student działamy odpowiedzialnie, czyli uczymy się, dbamy o nasze relacje z kolegami, studentami czy uczniami, czy nie wiem, wykonujemy wszystkie obowiązki, do których się zobowiązaliśmy, no to jesteśmy odpowiedzialnym uczniem, studentem. Ale wokół widzimy wiele jeszcze innych kwestii, potrzeb i wydaje się, że ta taka odpowiedzialność do swoich zadań to jest troszeczkę za mało. Czy Wy na co dzień w swoim życiu widzicie, że macie czasami ochotę zrobić coś więcej, w jakiś sposób naprawić jakąś sytuację, coś, co nie jest od Was wymagane, ale uważacie, że jako porządni ludzie powinniście coś więcej zrobić dla innych? Bardzo często tak macie. Natalia napisała, dziękuję. Alicja również i Kamila. No i właśnie, i ponieważ za firmami też stoją ludzie, bo firmy to nie są tylko organizacje prawne, ale przede wszystkim są kierowane przez ludzi, to ci ludzie, tak samo jak Wy, też piszą i mówią oczywiście, że tak, że mamy potrzebę zrobić coś więcej. I wtedy angażujemy się w działania społecznie ważne, które widzimy wokół nas.
Można to robić na wiele sposobów. I tutaj mam takie pytanie do Was. Jak Wam się wydaje, jak firmy i pracownicy działają na rzecz społeczeństwa? Jeżeli widzą, że coś trzeba, pewnie nawet widzieliście takie przykłady, jeżeli widzicie, że firma robi coś dla innych, to jakie działania zaobserwowaliście? Możecie dawać przykłady konkretnych firm, albo możecie opisać krótko jakieś działania, które widzieliście, że firma robi coś dobrego dla innych. To zapraszam tutaj, żebyście w czacie wpisywali jakieś przykłady. To mogą być całe firmy, ale mogą być też po prostu pracownicy firmy, którzy coś robią dla innych. Staram się nie podpowiadać, żebyście podali swoje przykłady. Można założyć fundację. Firma może założyć fundację. Bardzo dobra odpowiedź. Mamy tutaj przykład właśnie naszej fundacji. Mogą wysłuchać też klientów, żeby się dowiedzieć, jakie są potrzeby. To jest bardzo istotne. Mogą wspierać schroniska, tak? Wiele firm się angażuje w wspieranie schronisk dla zwierząt na przykład. 1% podatku mogą przekazywać pracownicy. To prawda, już firmy nie mają tego przywileju, bo firmy ze swojego zeznania podatkowego nie mogą tego zrobić, ale mogą zachęcać swoich pracowników, żeby 1% podatku przekazywali, jak również mogą przekazywać darowizny na jakieś szczytne cele. Na razie widzę, że więcej takich propozycji nie ma. To ja Wam pokażę, jakie tutaj przykłady, bo takich działań jest całe mnóstwo. Dbają o środowisko. Tak, bardzo dużo firm teraz się angażuje w akcje dotyczące ochrony środowiska. Bardzo też ciekawym zjawiskiem, które się rozwija w Polsce już od kilkunastu lat, ale rzeczywiście teraz to jest jakby rzecz bardzo już powszechna, szczególnie w dużych firmach, to jest działalność wolontariacka pracowników. Czy ktoś z Was jest wolontariuszem tak prywatnie, coś robi wolontariacko, nie wiem, brał udział w zbiórce Wielkiej Orkiestry albo widzę, Alicja jest wolontariuszką, gratuluję. Właśnie, Kasper wziął udział w WOŚP-ie, co roku Milena również wspiera WOŚP. Szkolny klub wolontariatu, koło wolontariatu, jasne. I pomagacie psom. No świetnie, no to słuchajcie, powiem Wam, że tak powiem, z wiekiem to na szczęście nie mija i każdy nadal, jak nie wiem, skończy szkołę, studia i pójdzie pracować, to nadal ma taką potrzebę wewnętrzną, żeby pomagać innym. I pracownicy, a mówię to na przykładzie również pracowników ING, bardzo chętnie angażują się w różne działania społeczne, też te, które Wy wymieniliście, ale współpracują z naszą fundacją, Fundacją ING Dzieciom, głównie angażują się w projekty na rzecz dzieci i młodzieży. Firmy właśnie zakładają też fundacje. Fundacje dają taką no z założenia są działaniem długofalowym, tak? Czyli jest to pewna instytucja, która co roku prowadzi jakieś programy, czy programy pomocy indywidualnym osobom, czy programy edukacyjne, czy programy ekologiczne, to zależy od fundacji, ale to jest rzeczywiście pewna forma zaangażowania społecznego. Firmy też mogą nie zakładać swojej fundacji, ale wspierać inne organizacje. Mogą mieć partnerów takich jak na przykład Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którym ING Bank Śląski od kilku lat współpracuje i wspiera społeczeństwo poprzez te organizacje. Firmy i ich pracownicy coraz częściej lubią się dzielić wiedzą i robią to nieodpłatnie. Spotykają się z uczniami, studentami, tak jak ja dzisiaj z Wami na webinariach, na konferencjach. Prowadzą różne spotkania po to, żeby oprócz tej wiedzy, którą uczniowie dostają w szkole, dostawali też takie spojrzenie od strony praktyka i mogli poznać zagadnienia, które są interesujące dla nich, na przykład tak jak dla Was z obszaru biznesu. Pracownicy często też biorą udział w akcjach charytatywnych, które na terenie firmy są organizowane i to one są organizowane właśnie oddolnie przez pracowników. To są różne kiermasze świąteczne, koncerty charytatywne. Charytatywne, ponieważ mają na celu zebranie środków na jakiś ważny cel i to rzeczywiście w różnych firmach się dzieje
i jest to kolejny sposób zaangażowania społecznego. Wiślanka, nie kojarzę, co to jest wiślanka. Świetnie, zysk sprzedaży gazety szkolnej, jak rozumiem, został przekazany na WOŚP. Świetnie. Także ja tu zostawiłam trzy kropki, ponieważ tych sposobów zaangażowania społecznego jest równie dużo, co pomysłów samych ludzi, a kreatywność w tym obszarze jest ogromna i to bardzo cieszy i rzeczywiście sprawia, że po pracy taki pracownik, który jest wolontariuszem, może jeszcze zrobić coś dla innych i na pewno też dla niego jest to ogromna satysfakcja. Także idealna firma to jest firma i odpowiedzialna, i zaangażowana. Wiślanka to redakcja, którą nasza drużyna Ekoświry założyliśmy. Ach, znakomicie. No to będę z przyjemnością poczytam, co Wiślanka pisze. Jednym z przykładów zaangażowania firmy i zaangażowania pracowników równocześnie to jest taka tradycja, która w ING Banku Śląskim już od wielu lat jest realizowana. Mamy taki bieg charytatywny, w który angażują się pracownicy ING, więc oni sami fizycznie na taki bieg przychodzą, a następnie firma za każdego pracownika, który weźmie udział w Biegnij Warszawo, przekazuje na rzecz naszej fundacji pieniądze, czyli za każdego pracownika, który ukończył bieg, dostajemy 100 zł, a za każdego pracownika, który maszerował, mamy też taką opcję maszerowania, fundacja dostaje 50 zł. I to się przekłada na program sportowy, o którym za chwilkę Wam powiem. I za sekundkę, gdzieś mi umknął, ale to będzie za sekundkę. Także tak wygląda połączenie tych dwóch sił, tak? Pracowników, którzy wyrażają chęć wspierania fundacji i za tym głosem idzie pracodawca, którego wsparcie przekłada się po prostu na pieniądze niezbędne do prowadzenia działalności społecznej. I misja naszej fundacji to jest po prostu misja społeczna firmy, tak? To jest misja, którą nam wyznaczył fundator, który zdecydował się, aby co roku przekazywać na fundację swoje środki i w ten sposób wspierać rozwój, edukację i samodzielność dzieci i młodzieży. I to jest nasza misja, którą realizujemy między innymi w programach edukacyjnych, ale również poprzez wolontariat pracowniczy. I o tym wolontariacie jeszcze chwilkę chciałam Wam powiedzieć, zanim właśnie przejdziemy do filmiku, który tutaj trochę z falstartem zapowiedziałam, bo wolontariat pracowniczy tutaj jest przykładowy slajd z raportu, który świeżo wyszedł jesienią zeszłego roku, ma bardzo dużo różnych form. I to, jak wiele jest tych form, to świadczy tylko o tym, że jest to już bardzo rozwinięty trend w biznesie i właściwie każda duża firma ma to już bardzo dobrze zorganizowane, w sposób przemyślany, nie są to tylko spontaniczne akcje, ale bardzo często to są grupowe, projektowe działania, które łączą się też z programem grantodawczym dla pracowników, gdzie pracownicy mogą pozyskać drobne środki na realizowanie inicjatyw społecznych. Jakie to są inicjatywy? No na przykład zazwyczaj one się dzieją lokalnie, czyli powiedzmy, że mamy oddział banku w jakiejś miejscowości, w której również jest organizacja pozarządowa, na przykład prowadząca świetlicę środowiskową. Czy ktoś z Was wie, co to jest świetlica środowiskowa? Mógłbyś, jeżeli ktoś wie, to bardzo proszę napisać na czacie. Słyszeliście coś takiego jak świetlica, o czymś takim jak świetlica środowiskowa? To ja może wyjaśnię, tylko łyk wody. Świetlica środowiskowa u Was nie ma, tak? To są takie miejsca, do których dzieci po szkole mogą przyjść po to, żeby odrobić lekcje z kimś, kto się nimi opiekuje, po to, żeby się tam pobawić, zjeść ciepły obiad, bo na przykład nie ma takiej możliwości w domu. I takie świetlice są prowadzone albo przez miasto, przez gminę, albo przez organizacje pozarządowe. I tutaj rzeczywiście to jest taki jakby trochę drugi dom dla dzieci, które mają ciężką sytuację w domu, nie ma się z nimi kto specjalnie zająć. I jest to po prostu takie miłe miejsce
z osobami, które są przygotowane do tego, żeby z dzieckiem porozmawiać, żeby pomóc mu w lekcjach i zorganizować jakieś ciekawe zajęcia pozalekcyjne. I to są świetlice zupełnie bezpłatne dla tych dzieci. Wolontariusze, na przykład wolontariusze z banku, często z takimi świetlicami współpracują i na przykład organizują dla dzieci zajęcia edukacyjne dotyczące na przykład tego, na czym się znają pracownicy banku, czyli oszczędzania, zarządzania pieniędzmi, ale również robią dla nich zajęcia sportowe, wycieczki, coś, co będzie radością dla dzieci, ale też nauczy ich różnych nowych, nie wiem, dyscyplin sportu albo nowego sposobu spędzania wolnego czasu. I w takie właśnie projekty lokalne witamy panią Grażynę. Nie szkodzi, jeśli pani się spóźniła, bo będzie wszystko nagrywane. I takie projekty lokalne właśnie dzieją się dzięki pracownikom, którzy angażują się w wolontariat. Dobrze, wolontariat ING u nas wygląda tak, że organizujemy go już od jakichś 14 lat w sposób rzeczywiście taki systematyczny i pracownik, kiedy robi ten wolontariat? Pracownik może robić oczywiście wolontariat jak każdy z nas po godzinach pracy, po swoich obowiązkach, ale może też raz w roku w czasie pracy przez 8 godzin rzeczywiście poświęcić się całkowicie pracy społecznej i na przykład spędzić ten dzień w świetlicy środowiskowej, w domu dziecka czy w szpitalu, w którym chce przeprowadzić jakieś zajęcia dla dzieci. Dzięki temu, że mamy to dobrze zorganizowane, to pracownicy mogą dostać od nas, od Fundacji ING Dzieciom, przygotowanie do takich zajęć, no bo wiadomo, nie każdy się zna na zajęciach dla dzieci, nie każdy wie, jak takie zajęcia poprowadzić, nawet jeżeli ma szczere chęci, to dobrze przejść wcześniej szkolenie. I pomysły wolontariuszy są oceniane w konkursie i potem nagradzane właśnie mini grantami do 6 000 zł, które właśnie te pieniądze są potem przeznaczane na przeprowadzanie zajęć dla dzieci. Mamy wszystko dobrze zorganizowane, mamy specjalną stronę www z różnymi inspiracjami i podpowiedziami dla wolontariuszy, także mają tutaj zasób wiedzy i staramy się, żeby jak najlepszą pomoc do dzieci, jak najlepsza pomoc do dzieci docierała, żeby nasi wolontariusze czuli się pewni i przygotowani. Zaraz będzie więcej o pomarańczowej sile, dziękuję za to pytanie. No i tak jak właśnie mówiłam, nasze wolontariaty polegają przede wszystkim na tym, że pracownicy ING spotykają się bezpośrednio z dziećmi, spędzają z nimi czas, uczą ich nowych rzeczy, ale sami też również uczą się różnych nowych umiejętności, które wbrew pozorom przydają się potem w pracy, bo na przykład uczą się słuchać innych, uczą się tego, że trzeba być elastycznym w planowaniu różnych pomysłów i uczą się empatii, co jest niezwykle ważne w pracy codziennej, również z osobami dorosłymi. I teraz właśnie poproszę Dario o film z Biegnij Warszawo, który jest wstępem do pomarańczowej siły. Dajcie mi trochę energii! A po co dzisiaj biegniecie? Pomagać. Komu pomagać? Biegnij Warszawo 2019. Kilka tysięcy biegaczy na trasie, a wśród nich ci, którzy na swoich plecach mają karteczki z napisem Biegnę dla Fundacji ING Dzieciom. Energia!
Biegnie i pomaga. Bardzo dobrze. On też biegnie i pomaga. I jeszcze lepiej. I oni też biegną i pomagają. I o to chodzi. Ale biegniemy! Na metę się wbiega! Jest i medal! Mamy to! Biegnij Warszawo 2019. Zakończone, zabawa była przednia. Biegliśmy razem z pomarańczową drużyną ING, ponieważ ING Bank Śląski od wielu lat wspiera, biegając Biegnij Warszawo, Fundację ING dzieciom, i podobnie było w tym roku. Pogoda dopisała, kilka tysięcy biegaczy na trasie, było fantastycznie. Zapraszam Was na kolejne edycje, a do tych zaproszeń dołącza się oczywiście Kamila. Dziękuję bardzo za ten film. Tak jak widzieliście, mnóstwo ludzi z samego ING Banku Śląskiego pobiegło 2000, znaczy 1700 osób pobiegło, 1500 pomaszerowało, czyli ponad 2000 ludzi przyjechało z całej Polski, żeby być w Warszawie tego dnia i dla fundacji pobiec lub pomaszerować. Dzięki temu w sumie uzyskaliśmy 145 600 zł. I całą tę kwotę w tym roku przeznaczymy na nasz program Pomarańczowa Siła, a dokładnie na zakup sprzętu dla sportowego, dla szkół, dla organizacji pozarządowych. Tak, energia była na tym wydarzeniu ogromna i naprawdę jest to świetny dzień, to trwa zawsze cały dzień, oprócz biegu mamy też piknik, jesteśmy wszyscy razem i wszyscy mają na koszulkach napisane biegnę lub maszeruję dla Fundacji ING Dzieciom. Jest to naprawdę ogromne brawa, tak naprawdę należą się pracownikom banku za to, że im się chce co roku przyjeżdżać i rzeczywiście te 10 kilometrów biec dla nas. Co to jest program Pomarańczowa Siła? Program Pomarańczowa Siła jest dokładnie kontynuacją tej sportowej pasji, którą pracownicy tutaj mają ogromną w ING Banku Śląskim i którą chcą przekazać młodzieży. W tym roku mamy specjalną edycję, jak widzicie, razem ze sportowcami, z ambasadorami, z Marcinem Ryszką, z Alicją Jeromin i z dziennikarzem Michałem Polem, którzy zachęcają młodzież do uprawiania sportu. Tegoroczna edycja jest dla szkół podstawowych, jest dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, niepełnosprawnościami słuchu i wzroku, ale zależy nam na tym, żeby do programu przystępowały grupy zróżnicowane, żeby w takiej drużynie były i dzieci pełnosprawne, i dzieci z niepełnosprawnościami, żebyśmy celem naszym jest to, żebyśmy się bawili wszyscy razem, pomimo tego, jak bardzo jesteśmy, nie wiem, wolniejsi, szybsi, niżsi, wyżsi, to nie jest aż tak istotne, ważne, żeby sobie dać tę możliwość spróbowania, czy dana dyscyplina jest dla nas. I do tego programu bardzo, bardzo zachęcamy szkoły, kluby sportowe, organizacje pozarządowe. Można łączyć różne dzieci z różnych szkół, jeżeli jest taka ochota. Ważne, żeby powstała drużyna od 6 do 12 osób, która chce wziąć udział w tym programie. Polega on na tym, że trzeba do 11 lutego, czyli jeszcze do wtorku, zgłosić się. To jest prosty formularz online, żadnych tam dokumentów nie wymagamy. Trzeba tam załączyć albo zdjęcie, albo jakąś pracę multimedialną na temat swojej drużyny. I drużyny, które wykażą się największą kreatywnością w tych zgłoszeniach, zostaną zakwalifikowane do etapu sportowego, w którym co parę tygodni będziemy proponowali nową dyscyplinę sportową. Nasi ambasadorzy będą nagrywać dla Was filmiki, a my będziemy do szkół wysyłać sprzęt sportowy. I nagrodą za aktywność w programie będzie wizyta sportowców w szkołach, które właśnie będą brały udział w tym programie. 22 szkoły mogą w sumie wziąć udział w tej edycji. Bardzo Was zachęcamy. Zastanówcie się, czy macie taką grupę chętnych i zgłaszajcie się. Formalnie jest to bardzo, bardzo proste. Nie wymagamy tutaj właściwie żadnych dokumentów.
Wymagamy tylko gotowości do przyjęcia od nas sprzętu i fajnego go użytkowania, zależnie od tego, jak macie fantazję, czy to będą piłki, czy sporty rakietowe. Więcej na temat samego programu znajdziecie na stronie pomarańczowasiła.pl. Szybciutko Wam napiszę. Już wiem, że to trochę hałasuje. Jeżeli wejdziecie na ten link, to możecie się dowiedzieć, jak się zgłosić do programu, na czym polegają kolejne etapy. I jest tam również kontakt do osoby, która z chęcią odpowie na Wasze pytania. Dobrze, to jest taki najlepszy przykład tego, że zaangażowanie społeczne firmy to jest i zaangażowanie pracowników, i zaangażowanie, którzy swoim biegiem i poświęceniem swojego wolnego czasu pokazują, że chcą wesprzeć jakąś ważny cel społeczny. Następnie jest to zaangażowanie samej firmy, która daje na to pieniądze, ale również jest to zaangażowanie poprzez fundację, która w sposób zorganizowany, przejrzysty, profesjonalny te pieniądze może zagospodarować i przekazać potrzebującym. A wiemy, że w szkołach są takie potrzeby, dlatego ten program taki stworzyliśmy. Dobrze, to by było o pomarańczowej sile i teraz przechodzimy do następnego pytania dla Was. Słuchajcie, jak myślicie, tak już po tych różnych przykładach, dlaczego firmy zakładają fundacje? I tutaj mam na myśli i firmy takie, które mają jednego właściciela czy dwóch właścicieli, ale również firmy, które są spółkami akcyjnymi, tak? Czyli mają zarządy, ale właściciele są różni. Takie, jak myślicie, według Was? Dlaczego firmy w ogóle zakładają fundacje? Wpisujcie bo chcą i lubią pomagać, wpisujecie w komentarzach, super. Bo chcą i lubią pomagać. Zaraz odkryjemy te odpowiedzi. Odpowiedzi zebraliśmy w 2012 roku w badaniu przeprowadzonym przez Forum Darczyńców właśnie wśród firm. I te, mimo że to już 8 lat minęło, to te motywacje się raczej nie zmieniają, dlatego myślę, że są aktualne. Potrzeba pomagania innym, żeby zwalczać bezrobocie i bezdomność. Ze względu na polepszenie tego, jak ludzie ich odbierają. Czyli jeśli chodzi o to, jak firma jest odbierana przez ludzi. Zgadza się. Dobrze. Jeszcze jakieś pomysły? Jest to docenianie oraz że społeczeństwo docenia taki gest, taką postawę zaangażowania. To jest dosyć istotna tutaj kwestia poruszona, że to, co robią firmy, robią w odpowiedzi na to, czego społeczeństwo oczekuje. I to pamiętajcie, jest taka wasza jako społeczeństwa i konsumentów, klientów, ważna władza, którą macie w swoich rękach, że jeżeli będziecie czegoś oczekiwać od firm, to firmy tego słuchają, tak? Jeżeli jest to odpowiednio mocny głos, to się do niego dostosowują. Odkrywamy karty, więc tak jak rzeczywiście tutaj była mowa o wizerunku, jest to jeden z powodów, dla których firmy zakładają fundacje, ale to nie jest powód najważniejszy. Rzeczywiście dużo, dużo odpowiedzi było wskazań na odpowiedź, że jest to indywidualna wrażliwość społeczna fundatorów. Fundatorów, czyli osób, które zakładają fundacje, bardzo często jest to wypływa to po prostu z tego, że jako ludzie chcą zrobić coś dobrego i na przykład chcą się podzielić zyskiem, który wypracowują ich firmy z osobami potrzebującymi. Wynika to często też z tak zwanej kultury organizacyjnej firmy. Co to jest kultura organizacyjna firmy? To są różne, to jest trudno by wytłumaczyć w jednym zdaniu, ale na przykład, jeżeli mamy firmę zagraniczną, która otwiera swoją siedzibę w Polsce albo otwiera spółkę w Polsce, która jest powiązana z tą firmą zagraniczną, powiedzmy jest to firma francuska, to przenosi też swoje zwyczaje z Francji do Polski, tak? I mówi tak, słuchajcie, we Francji to jest normalne i to jest oczywiste, że mamy fundację jako firma, więc to samo będziemy robić w Polsce. I to jest taki przykład kultury organizacyjnej firmy, która jest zaszczepiana właśnie w działaniach na przykład
spółek polskich od spółek zagranicznych. Ale kultura organizacyjna firmy może być też wypracowana w polskiej spółce przez polskich pracowników, którzy mówią, że uważamy, że tak powinno być, bo chcemy działać etycznie, chcemy być firmą zaangażowaną społecznie. Firmy zakładają fundacje też dla prostego uporządkowania swojej działalności społecznej, bo często się dzieje tak, że firmy nie mają fundacji, a już coś robią społecznie. I właściwie po pewnym czasie nie ma się kto tym zająć, bo żaden dział firmy nie jest do tego przygotowany i zaczyna się robić bałagan. Jakieś darowizny są wypłacane, one oczywiście służą społeczeństwu, ale mogą nie służyć firmie, bo wprowadzają zamęt. Więc stworzenie jednej jednostki, która jest fundacją, bardzo porządkuje ten proces. Dobra. Myślę, że to jest jasne. To teraz bym poprosiła jeszcze o jeden film, który pokazuje wolontariat ING i naszych pracowników na akcji wolontariackiej przykładowej. Projekt naszych wolontariuszy z Katowic, którzy już od wielu lat współpracują z jednym domem dziecka pod Katowicami, organizują nie tylko różne pikniki i jak widzieliście wspólne mecze piłki nożnej, ale też razem z dziećmi, to jest dla mnie właśnie bardzo ważne, razem z dziećmi wspólnie dbają o ten dom. Tutaj mamy akurat pracę wokół kiedy sadziliśmy wspólnie roślinki, robiliśmy taką też strefę relaksu dla dzieci z różnymi pufami, ławeczkami, fajnymi takimi zabawkami, taki trochę plac zabaw, ale taka wypoczywalnia też. Tutaj widzicie, jak dzieci z tego korzystają i dla nas też było bardzo ważne i zawsze to robimy, że wspólnie z dziećmi dbamy o ich miejsce, pomagając im w tym, żeby miejsce, w którym mieszkają, było ładne i sprzyjało temu, żeby chcieć tam być, nie wiem, odrabiać lekcje, jeżeli to jest świetlica środowiskowa, czy właśnie jeżeli to jest dom dziecka, żeby się dzieci dobrze w tym miejscu po prostu czuły. Ja teraz spróbuję przewinąć dalej. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o skali wolontariatu pracowniczego i tego, jak on jest zarządzany, bo w ogóle wolontariat pracowniczy to jest, tak jak Wam mówiłam, zaangażowanie społeczne firmy i ich pracowników, ale jest to coraz większy ruch, więc trzeba też tym dobrze zarządzać, żeby znowu nie zrobił się bałagan. Tak jak widzieliście na przykładzie naszej fundacji, dużą częścią wolontariatu pracowniczego ING Banku Śląskiego zajmuje się nasza fundacja, kiedy my właśnie dajemy wolontariuszom szkolenia, kiedy udzielamy im grantów finansowych, żeby mogli zrobić drobne zakupy na swoje akcje wolontariackie. I rzeczywiście wiele firm przekazuje za zarządzanie takim programem wolontariackim swoim fundacjom. Fundacje również... starają się policzyć ten wolontariat. Trochę się tutaj zawahałam, ponieważ wolontariat jak to wolontariat jest dobrowolny i nie zawsze po prostu pracownik musi też się zgłaszać do fundacji, jeżeli chce zrobić jakąś akcję wolontariacką, nie potrzebuje na przykład wsparcia finansowego czy merytorycznego. Także możemy starać się policzyć tych pracowników,
Ale nie jest to łatwe, bo nie jest to taka działalność jak biznesowa, gdzie mamy raport z każdego projektu. Natomiast wiemy, że przeciętnie co dziesiąty pracownik naszych firm angażuje się w takie działania wolontariackie i tutaj jest to zsumowane od różnych fundacji korporacyjnych, które brały udział w badaniu. Także możecie zobaczyć, że jest to już taki poważny program zaangażowania społecznego firm. Jeszcze chciałam Wam trzy słowa powiedzieć, chyba że macie pytania do tego wolontariatu. Czy w ogóle się spotkaliście z wolontariuszami jakiejś firmy, niekoniecznie ING, w swoich działaniach? Na pewno mieliście już webinary od pracowników ING, z tego co wiem. To też jest działalność wolontariacka. Widzę, że Milena pisze, że tak, że mieliście do czynienia z wolontariuszami. Jeżeli byście mogli napisać dwa słowa, co wolontariusze zrobili dla Was, czy z Wami, czy to były jakieś wykłady, czy to były jakieś programy, warsztaty, czy wycieczka może, albo działania sportowe. Już tutaj parę osób pisze. O, widzę, że warsztaty Isaac były i Zielona Szkoła na 10 dni. No super. No to fajnie, naprawdę. Widzę, że jeszcze coś Milena napisze, to poczekam sekundkę. Czy do wolontariatu może należeć Caritas? Nie do końca rozumiem to pytanie. Rozumiem, że Caritas coś robił dla Waszej szkoły. No jeśli tak, no to jest to działalność Caritasu. Widzę, że ktoś miał z Fundacji ING wolontariuszy. Ja raczej myślałam o pracownikach firm, którzy idą na wolontariat. To jest taki wolontariat pracowniczy, bo o tym dzisiaj mówimy, ale oczywiście w Caritasie też działa wielu wolontariuszy i współpracują ze szkołami. To też jest wolontariat, tylko to nie jest taki wolontariat, że firma swoich pracowników zachęca do działalności społecznej, tylko to jest rzeczywiście podstawowa działalność Caritasu. Dobrze, to jeszcze w takim razie chwilkę Wam opowiem o tym, czym jest formalnie fundacja korporacyjna, bo to może brzmi bardzo poważnie, ale mamy na tyle proste prawo dotyczące fundacji, że to jest dosyć teraz proste. Fundacja korporacyjna to taka sama fundacja jak każda inna fundacja, taka jak Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Anny Dymnej, Fundacja, nie wiem jak Państwo znacie, Fundacja WOŚP. To są wszystko od strony prawnej takie same fundacje. To, co nas wyróżnia, na przykład Fundacji ING Dzieciom, to jest to, że my zostaliśmy założeni nie przez osobę fizyczną, nie przez na przykład Annę Dymną, ale przez firmę. Naszą fundację założył ING Bank Śląski, jest to w statucie fundacji, który jest na naszej stronie. Każda fundacja ma swój statut, to jest taka konstytucja, która jest zapisem najważniejszych celów fundacji, sposobu działania, w której jest opisane, kto jest zarządem fundacji, kto sprawuje nadzór nad taką fundacją. Także najpierw musi być fundator, w przypadku fundacji korporacyjnej jest to firma, który ma pomysł, chce wiedzieć, co taka fundacja ma robić. Pomysł ogólny może być, to może być pomysł na zasadzie chcemy pomagać dzieciom. Musi włożyć w to pieniądze, bo na tym polega fundowanie czegoś, że się wkłada pieniądze w taką inwestycję społeczną. I musi powołać władze fundacji, czyli osoby, które będą odpowiadały za realizację tych celów i za dobre wydatkowanie pieniędzy powierzonych fundacji. I tutaj na przykład w przypadku Fundacji ING Dzieciom do zarządu fundacji wchodzą trzy osoby, oprócz mnie jeszcze dwie osoby i my we trójkę zarządzamy fundacją, czyli przekładamy ogólne cele i pomysły na programy, na sposoby działania. Konstruujemy na przykład konkursy, w których wydajemy pieniądze tak, aby jak najlepiej służyły tym celom społecznym, do których zostaliśmy powołani.
Czy tu jakieś pytania się pojawiły, czy to jest w miarę jasne? Mam nadzieję, że nie zasnęliście. Idę dalej. To już będzie końcówka. Chciałam się spytać, bo to takie sprawdzian, czy oprócz Fundacji ING Dzieciom znacie jeszcze jakąś inną fundację, która myślicie, że jest fundacją korporacyjną, czyli została powołana przez jakąś firmę. Jeśli tak, to bardzo proszę wpiszcie w okienku czatu, bo Fundacja ING Dzieciom oczywiście nie jest jedyną fundacją korporacyjną. Jest nas około 200, myślę. Chociaż jest to trudno policzyć, bo nie ma wyodrębnionego rejestru takich fundacji. Czy słyszeliście o Fundacja TVN? Tak. Zgadza się. To jak TVN, to jeszcze pewnie inna. I Polsat jest też taka fundacja, oczywiście. Czy jeszcze jakaś firma duża Wam się kojarzy, że ma fundację? PZU, zgadza się, jest fundacja PZU. W ogóle branża finansowa jest najbardziej zaangażowana, jeśli chodzi o zakładanie fundacji wśród biznesu oczywiście. Polski Czerwony Krzyż to nie jest fundacja korporacyjna. Chodziło mi o fundacje powołane przez firmy. Dobra. To teraz Wam pokażę przykładowe, bo ich jest bardzo dużo. Fundacje korporacyjne. Mamy Fundację Orange. O, Milena napisała właśnie, Fundacja Orange. Fundację Kronenberga przy City Handlowy, czyli bankowa fundacja przy Banku City, Fundację PKO, Fundację BOŚ Banku, Banku Ochrony Środowiska, Fundację BGK, czyli kolejny bank, Fundację Nutrisia, to jest, wiecie, producent na przykład żywności dla niemowląt, Fundacja Dbam o Zdrowie, sieć aptek, Fundacja TVN, sam to już było wymienione, i nasz bank ma wyjątkową sytuację, bo ma dwie fundacje. Oprócz Fundacji ING Dzieciom jest również od 20 lat Fundacja Sztuki Polskiej ING, która wspiera rozwój sztuki polskiej i artystów polskich. PKN Orlen również ma swoją fundację, bardzo dobrze, to jest, zapomniałam pełnej nazwy, ale tak, oczywiście PKN Orlen ma też swoją fundację. Także widzicie, że różne branże, różne firmy z różnych branż mają fundacje i jest to taki trend w Polsce dosyć mocny, właśnie porządkujący działalność społeczną firm, gdzie firmy doceniły tę formę prowadzenia swojej działalności poprzez wyodrębnioną fundację. Otwierają się kolejne fundacje. O tych fundacjach, jakie one są, czym się zajmują, jakie firmy je powołały, możecie poczytać w raportach Forum Darczyńców. Jest tutaj taki slajd, widzicie, że głównie fundacje korporacyjne zajmują się edukacją. Następnie drugie takie wskazanie to jest ochrona zdrowia, pomoc osobom w ciężkiej sytuacji zdrowotnej. Jest dużo różnych rzeczywiście działalności, jest ich ochrona środowiska i badania naukowe i kultura i sztuka. Tak jak mówiliśmy, Fundacja Sztuki Polskiej ING zajmuje się wyłącznie sztuką. Także mamy różną działalność, ale przeważa działalność na rzecz edukacji i zdrowia. A odbiorcami, czyli dla kogo działają te fundacje, no to głównie dla dzieci i młodzieży. Rzeczywiście wiele fundacji na to postawiło, ale też tutaj widzę, że mi się troszeczkę coś nie wyświetliło. Te osoby to są osoby z niepełnosprawnością, osoby chore, pracownicy firm również, rzeczywiście to tak wygląda, studenci, naukowcy, osoby z mniejszych miejscowości i ze wsi. Także mamy bardzo różne grupy, na rzecz których działają fundacje korporacyjne, ale głównie rzeczywiście na rzecz dzieci i młodzieży. I można powiedzieć, że ideą fundacji jest połączenie różnych światów. Tak jak ja się z Wami dzisiaj spotykam w imieniu fundacji korporacyjnej, opowiadam Wam trochę o biznesie,
ale również dzięki temu, że spotykam się z Wami, mogę osobom w firmie opowiedzieć o tym, jak wygląda edukacja w szkole, jak organizacje takie jak Centrum Edukacji Obywatelskiej działają na rzecz edukacji. Także my zbieramy jako fundacja różne dobre przykłady i inspiracje ze środowisk spoza biznesu, z którymi biznes czasami nie ma aż takiego kontaktu, bo my jako fundacja i współpracujemy z organizacjami i z uczelniami i z klubami sportowymi, ze szpitalami i dzięki temu mamy wiedzę dotyczącą tego, komu i jak można w sposób efektywny pomagać. A tę wiedzę możemy przekazać firmie, która chce się zaangażować społecznie i chce dobrze ulokować środki na działania właśnie społeczne. Także można powiedzieć, że rolą fundacji korporacyjnej jest łączenie tych różnych światów i wspólne działanie na rzecz celów społecznych. To jeszcze taki jeden, tutaj mamy slajd podsumowujący, który myślę pokazuje, tak jak mieliśmy wtedy strzałkę, co fundator daje fundacji, to co fundacja daje fundatorowi. Mam wrażenie, że daje na pewno poczucie tego, że misja społeczna firmy jest realizowana, że działania są mniej takie akcyjne, ale długofalowe, czyli planowane na dłużej, które mogą wywrzeć rzeczywiście fajny, poważny wpływ na działania, na tę sferę, w którą firma chce się zaangażować. Na pewno fundacja daje poczucie przejrzystości, bo sprawozdania fundacji są jawne, są w jednym miejscu, a nie są to działania rozproszone po całej firmie. No i jest to dosyć wygodne po prostu dla fundatora, że ma jedną instytucję, która odpowiada za realizowanie jego misji społecznej. Pytanie teraz do Was, czy coś było może niejasne, czy coś może opowiedziałam zbyt fachowym językiem, czy coś mogłabym tutaj doprecyzować, a może chcecie się zapytać jakąś inną fundację, może będę akurat je znała, bo miałam już przyjemność pracować z wieloma fundacjami, a może o jakąś firmę chcecie zapytać, a może macie jakieś wątpliwości co do tych slajdów, które się pojawiły wcześniej. Na razie nie widzę, to przejdę do kolejnego slajdu, który jest już takim slajdem podsumowującym. Tak jak Wam obiecałam, wszystkie raporty, bazy wiedzy, które zostały przedstawione w tej prezentacji, macie tutaj na końcu, macie linki od razu do tych źródeł. Zachęcam bardzo do przeglądania ich, do inspirowania się. Dziękuję bardzo, Anno, za tę opinię i też zachęcam Was do tego, żebyście myśląc o Waszych firmach, myśleli o tym, jak one mają wpływ na społeczeństwo wokół Was, na środowisko naturalne, na to, czy taka firma, która jest oczywiście eksperymentem edukacyjnym na razie, ale czy taka firma oprócz wypracowywania zysku ma też gdzieś taką szufladkę, w której myśli, co z tym zyskiem zrobimy, czy oprócz tego, że on trafi do nas, chcemy się nim podzielić też z kimś, kto jest potrzebujący, czy może będziemy myśleli o tym, żeby nasi pracownicy mieli wyodrębniony jakiś czas na wolontariat. Także mam nadzieję, że to będzie dla Was jakaś inspiracja. Bardzo dziękuję za Was udział. Bardzo mi było miło mówić do Was i odbierać Wasze komentarze. Ja w razie czego jestem do kontaktu, jeżeli byście chcieli o coś jeszcze zapytać, to oczywiście przez Paulinę, która koordynuje program Młodzi Przedsiębiorczy. Będziemy mogli się kontaktować i mam nadzieję też, że zobaczymy się na finale Młodych Przedsiębiorczych w czerwcu. Nie wiem, kiedy są dokładnie zaplanowane, ale mam nadzieję do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie.